Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest sędzia Waldemar Żurek, no, jeden z najbardziej prześladowanych sędziów za władzy PiS i człowiek, który walczył przez 8 lat o to, żeby te sądy nie zostały zdominowane przez dobrą zmianę, żebyśmy mieli prawa do niezależnych sądów, a teraz pewnie będzie jednym z tych, który będzie tą praworządność w sądach przywracał. Jak środowisko sędziowskie przyjęło ten werdykt wyborczy? Witam Państwa, witam Pana redaktora. Mam nadzieję, że w nowej demokratycznej Polsce ja zauważyłem ogromną radość, chodząc po sądzie, spotykając się z ludźmi. Widać było, że jest ulga. Wszyscy obawialiśmy się tego, że płyniemy w stronę Białorusi bardzo takim szybkim kursem i myślę, że wynik demokratycznych wyborów no, bardzo podniósł na duchu, zwłaszcza tych sędziów, którzy od samego początku walczyli o przywrócenie praworządności. I nie mówię tak tutaj o tych z pierwszej linii, bo wiemy, że rzesze sędziów stały za naszymi plecami. I dzięki ich wsparciu, dzięki wsparciu obywateli, myśmy wytrwali. I nie mam co do tego wątpliwości, że gdybyśmy byli samotną wyspą, bylibyśmy bez szans. Więc ja widziałem uśmiechy, każdy chciał się zatrzymać, zamienić kilka słów, jak to będzie. Widziałem także taką ulgę wśród pracowników sądów, mówię o tym personelu, bez którego sądy nie są w stanie funkcjonować, czyli asystentów sędziów, sekretarzy sądowych, no widać było, że wszyscy czekają na uporządkowanie systemu i na przywrócenie chyba takiej elementarnej sprawiedliwości. Myślę, że to jest jakby ogromna nadzieja, którą wszyscy dzisiaj mamy. No i teraz jak to będzie wyglądać? Co teraz? No czekamy wiadomo na rząd, ale pewnie pan, jeżeli może pan uchylić rąbka tajemnicy, bo w wypadku na przykład przywracania mediów publicznych Polakom, Donald Tusk wyraźnie powiedział, że plan mamy, plan wdrożymy w 24 godziny, ale nie powiemy jaki jest, żeby się druga strona nie mogła przygotowywać. Czy pan może powiedzieć, jakie będą działania podjęte, no właśnie w celu przywrócenia praworządności? Oczywiście spróbujemy to jakoś posegregować, bo tych pomysłów jest dzisiaj bardzo dużo. Ja oczywiście też nie chcę mówić o pewnych szczegółach z wiadomych względów. Rzeczywiście rodzi się nam już jakiś taki dobrozmianowy zwrot, jak ja to nazywam. Śmieję się, bo widziałem ostatnio apel 1,5 tysiąca sędziów polskich, żeby właśnie przywrócić praworządność i rozliczyć to draństwo, które miało miejsce, i jakiś rachityczny apel grupy 15 osób, no, którzy czerpali pełnymi garściami z dobrej zmiany, którzy nagle chcą, by chronić ich, moim zdaniem, nielegalne tytuły powołania sędziowskiego na wyższe stanowiska. Więc te proporcje mniej więcej są takie, jak przedstawiłem. Tutaj mamy 1500 osób i dalej podpisywany apel, a tutaj mamy grupkę 15 osób, które chce próbować zachować te wszystkie nielegalne apanaże, stanowiska. Więc tych pomysłów jest oczywiście kilka. Zacznę może od tego, że konieczna by była współpraca z panem prezydentem, ale oczywiście wiemy, że większość demokratyczna, która jeszcze nie stworzyła rządu, na dzisiaj nie ma większości do odrzucenia weta prezydenta. I ja chyba już teraz też nie mam złudzeń, bo mam wrażenie, że te ruchy Andrzeja Dudy idą w tym kierunku, żeby raczej okopać się i otoczyć się właśnie ludźmi, którzy wspierali jego prezydenturę, on wspierał ich bardzo aktywnie, więc tutaj raczej nie mamy co liczyć. Więc pytanie, czy ustawami, jak szybko jesteśmy w stanie to zmienić? Oczywiście, przepraszam, ale właśnie córka przyszła. Poczekaj. Szanowni Państwo,
Może nawet nie będziemy wycinać, jeżeli pójdzie wystarczająco szybko. Tak, już przepraszam, ale czasem obowiązki domowe nakładają się na to. Dodaję kanałowi uroku. Tak, więc tutaj nie ma co liczyć na współpracę prezydenta, ale chciałbym powiedzieć o tych projektach, które są, bo mamy już 5 projektów ustaw, które mogłyby bardzo szybko i w zasadniczy sposób przywrócić praworządność. To są projekty, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, którą przygotowała Fundacja Batorego. To jest rzeczywiście, jak kiedyś powiedziałem, taka nasza ustawa marzeń. Ona jak gdyby zupełnie inaczej określa sposób wyboru sędziów Trybunału, ale także proponuje, jak naprawić ten Trybunał, który jest. Bo wiemy, że mamy wydmuszkę. Ostatnio widziałem na jakichś kanałach występ pani Julii Przyłębskiej i zapowiedź kiedyś szanowanego przeze mnie dziennikarza, pana Wittsteina, który mówił, że to wybitny autorytet prawny, najwybitniejszy w Polsce. Tak, No też więc widzieliśmy, też to widzieliśmy. wybuchnąłem śmiechem, bo są jakieś granice absurdu. Mamy świadomość, że nawet zwolennicy partii autorytarnych, które do tej pory rządziły, jeszcze trzymają władzę, naśmiewają się z tej instytucji i wiedzą, że jest ona swego rodzaju wydmuszką. Tutaj przedstawianie takiej osoby w ten sposób, no jakby potęguje ten śmiech wśród prawników w Polsce, ale także wśród obywateli, którzy mają bardzo dużą świadomość prawa. Więc wracając do tego Trybunału, ten projekt zakłada, że neosędziowie, czy sędziowie dublerzy, bo tak są nazywani w Trybunale, ci, którzy zostali nielegalnie zaprzysiężeni oraz ich następcy, bo tam doszło do pewnych naturalnych odejść, oni z mocy ustawy nie są dopuszczani, nie są sędziami. Ustawa jak gdyby eliminuje ich. To oczywiście ma swoje uzasadnienie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka po takiej słynnej sprawie Xeroflor, który to Trybunał stwierdził, że udział właśnie dublera w składzie powoduje, że nie mamy sądu, nie mamy zagwarantowanego konwencją, która stoi w polskiej hierarchii źródeł prawa ponad ustawą, nie mamy zagwarantowanego sądu. Oczywiście ta ustawa jeszcze zakłada, że poszerzamy grono sędziów, tak zwanych sędziów dyscyplinarnych trybunalskich, o wszystkich sędziów w stanie spoczynku, sędziów Trybunału, którzy są zdolni do pracy i są w stanie się podjąć tych obowiązków. I ten sąd dyscyplinarny mógłby oceniać także pozostałe osoby, które dzisiaj zasiadają w Trybunale, a które moim zdaniem ewidentnie złamały przyrzeczenie stania na straży prawa, przyrzeczenie sędziowskie, które każdy sędzia składa. Mieliśmy tam jeszcze dwie osoby oprócz tych trzech dublerów, które zdaniem prawników zajęły swoje funkcje niezgodnie z prawem. Nie mówię już o tym, że zasiadały w ławach poselskich, a później miały sądzić poniekąd własne sprawy, którymi zajmowały się w parlamencie, w Trybunale. To jest niedopuszczalne. Ale tam było jeszcze zagadnienie wieku. Do tej ustawy o Trybunale odpowiednio stosowała się ustawa o Sądzie Najwyższym. Te osoby nie spełniały tego rygoru posiadania odpowiedniego wieku. I wtedy taki sąd dyscyplinarny trybunalski, składający się z takich autorytetów, nie wiem, jak profesor Zoll, profesor Biernat, profesor Rzepliński, pani profesor Łętowska, profesor Wyrzykowski, czy pan sędzia Hermeliński, no to by gwarantowało, że ten Trybunał zostałby oczyszczony i mógłby realnie bardzo szybko wyczyścić system prawny w Polsce z tych ustaw, które moim zdaniem no, przyjęte zostały w sposób absolutnie sprzeczny z konstytucją. Takich ustaw mamy szereg. Ale do tego jest jeszcze daleka droga, bo do tego trzeba zmiany ustawy. Ostatnio zapoznałem się z takim ciekawym dosyć artykułem profesora Romanowskiego, chyba w Gazecie Wyborczej, który właśnie pisał, że toga wygra ze zbroją. I on kieruje ten nasz tok myślenia na takie tory filozoficzno-prawne, które w czasach przełomu są niezwykle konieczne. One w różnych państwach, które wychodziły z autorytaryzmu, to musiały sobie jakoś z tym radzić. Myślę, że my powinniśmy wyjść z tych kolei, które mamy, a kolejny polegają na tym, że jak sprzecznie z ustawą, z konstytucją przyjęto jakąś ustawę, łamiąc wszelkie zasady, to my mamy ślepo tą ustawę stosować,
dopóki jej nie zmienimy. A wiemy dobrze, że ten ustawodawca no, zabetonował system, naruszając wielokrotnie zasady nie tylko prawidłowej legislacji, ale wprowadzając oczywiście sprzeczne z konstytucją ustawy. I teraz mówią, no wy macie stosować te przepisy. Więc ja zawsze śmieszy mnie coś takiego i daję taki banalny przykład, kiedy ktoś, nie wiem, ukradnie nam rower na wsi, nagle jeździ tym rowerem na naszych oczach. I teraz mamy do wyboru jedną rzecz, albo wezwać policję, ale wiemy dobrze, że jak policja przyjedzie, to ten rowerzysta już dawno zniknie, albo zastosować jakiś rodzaj tak zwanej dozwolonej samopomocy, która jest oczywiście w prawie absolutnie dopuszczalna, czyli musimy zsadzić tego delikwenta, złodzieja z tego roweru i wtedy dopiero podejmować środki prawne wobec niego, jeżeli ustalimy, jaka to jest osoba. Więc my dzisiaj nie powinniśmy popadać w taką pułapkę takiego skrajnego pozytywizmu prawniczego, że jak mamy jakąś ustawę, to musimy patrzeć w nią jak obraz i myśleć tymi metodami, którymi myśleliśmy przed kryzysem konstytucyjnym. Właśnie, nie musimy z kolei wyjść. Mamy taką prostą rzecz. Trybunał Konstytucyjny został zepsuty przez PiS przy pomocy uchwały. Jest koncepcja, nazwę ją umownie, profesora Wojciecha Sadurskiego, żeby po prostu, tak jak został zepsuty uchwałą Sejmu, naprawić go uchwałą. I to powoduje, że nie potrzeba do tego prezydenta Andrzeja Dudy, który, umówmy się, nie ma co do tego nawet najmniejszej wątpliwości, że zawetuje każdą próbę, albo jeszcze się bardziej wyzłośliwi i wyśle do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej każdą tego typu próbę reformy. W związku z tym, jeżeli chcemy mówić poważnie o rozwiązaniu tego kryzysu, który bez wątpienia mamy, bo też co do tego się zgadzamy, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy no, tolerują w sposób ewidentny, to w ogóle już nie jest Trybunał Konstytucyjny, nie jest dlatego, że po prostu nie spełnia wymogów prawnych, ale on nawet nie funkcjonuje jak Trybunał Konstytucyjny. To już jest po prostu, oni w ogóle zawiesili de facto swoje działania, podejmują je doraźnie, ad hoc, kiedy jest jakaś potrzeba polityczna. Ich wyroki mają, no umówmy się, pani Julia Przyłębska razem z panem Michałem, jak zacznie działać prokuratura, będzie musiała się ustosunkować do maili, które jednoznacznie wskazują na to, że ustawiała w ogóle wyroki i ustanawiała ze stroną, czyli z rządem wyroki Trybunału Konstytucyjnego. No i pytanie takie, czy po prostu ta metoda, bardzo krytykowana przez niektórych, nie jest po prostu metodą. No skoro zepsuto uchwałą, naprawmy tą uchwałą. Znaczy ja bym bardzo optował za tą metodą. Jest oczywiście pytanie jedno, czy ta uchwała Sejmu ma dotyczyć trzech dublerów, czy też powinna dotyczyć wszystkich innych, którzy następowali po tych dublerach. Bo jest jeszcze pogląd dalej idący, który mówi, że te kolejne osoby, które nie były dublerami i nie wstępowały na ich miejsce, no, zajmowały również stanowiska nie wiadomo jakie, skoro mamy trzech wakujących, legalnie wybranych sędziów. I ta najdalej idąca koncepcja mówi o tym, że cały Trybunał jest zainfekowany, jak ta przysłowiowa łyżka dziegciu zatruwa tą beczkę miodu i nie jest organem. Ja bym na pewno, i tutaj mógłbym się podpisać obiema rękami, był za tym, żeby Sejm uchylił wobec tych trzech osób nielegalnie powołanych ich tytuły powołania. Skoro Sejm takie właśnie uchwały podjął, sprzecznie z konstytucją, to moim zdaniem no, możemy iść w kierunku naprawy tego uchwałami Sejmu, który przywraca praworządność. Bo my czasem nie rozróżniamy tych dwóch rzeczy. Mamy działania organu, który zdobył władzę w demokratycznych wyborach, które idą wbrew konstytucji i ją łamią, i mamy uchwały organu, który znowu demokratycznie zdobył władzę, ale który przywraca praworządność. Musimy sięgnąć do preambuły Konstytucji, musimy sięgnąć do zasady demokratycznego państwa prawa, do filozofii prawa w tych wypadkach. Więc ja uważam, że ta uchwała powinna być pierwszą uchwałą, którą Sejm podejmie.
ona by dawała rzeczywiście takie zielone światło do przywracania praworządności. A kolejną uchwałą powinna być uchwała uchylająca powołanie osób do tak zwanej neo-KRS czy neo-KRS bis, bo wiemy, że już mamy drugą odsłonę tego niby organu, który też jest opisany w Konstytucji, no a który został stworzony całkowicie wbrew Konstytucji. Bo pamiętajmy, że tych sędziów, którzy tam kandydowali do neo-KRS-u, również powoływano przez parlament uchwałami sejmowymi. I wtedy na samym początku przywracania praworządności mielibyśmy oczyszczoną sytuację. Ja śmiem twierdzić nawet, że moglibyśmy zastanowić się nad tym, żeby przywrócić na poprzedni skład Krajowej Rady Sądownictwa. To jest oczywiście temat do dyskusji, dlatego że tam, jak ja pamiętam, w przeciągu miesiąca 8 sędziom kończyły się kadencje, upływała długa kadencja, ale myślę, że pewną symboliką ciągłości państwa legalnego, państwa praworządnego, bo przywrócenie tych osób, no mamy na pewno, będzie nowy skład spośród senatorów i parlamentarzystów. Skład, mówię o składzie Krajowej Rady Sądownictwa, bo wiemy, że to jest organ mieszany, który składa się zarówno z parlamentarzystów, ministra sprawiedliwości, przedstawiciela prezydenta. Więc moglibyśmy też zrobić coś takiego, że ten KRS, któremu przerwano konstytucyjną kadencję, zwykłą ustawą, mógłby wrócić na dokończenie tej kadencji i w międzyczasie moglibyśmy procedować ustawy, które by szły swoim torem. Oczywiście mamy też na to, można powiedzieć, wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo proszę pamiętać, że dwóch sędziów z tej legalnej, ostatniego składu legalnego Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Grzęda i ja, wystąpiliśmy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, mówiąc, że te kadencje były nielegalnie przerwane i Trybunał nam to potwierdził w swoich orzeczeniach. Więc byłoby to też respektowanie sądów europejskich, orzeczeń sądów europejskich, no, które są sądami konwencyjnymi, więc stoją w hierarchii źródeł prawa, tak jak powiadam, artykuł 90 Konstytucji o tym mówi, wyżej niż ustawa zwykła. A tymi ustawami zwykłymi psuto polską konstytucję, łamano ją, nie mając większości konstytucyjnej. Więc mnie się ten projekt tych uchwał podoba, natomiast ja bym jednak tonował te wszystkie wypowiedzi rozdzierających szaty. No, część z nich, można powiedzieć, nie stała w tym pierwszym szeregu walki o praworządność. A dzisiaj byli jak gdyby sprawcy z ofiarą. No ja uważam, że każdemu funkcjonariuszowi reżimu autorytarnego należy się uczciwy proces przed niezawisłym sądem i niezależnym sędzią, czy niezależnym sądem i niezawisłym sędzią. Ale czymś innym jest rozliczanie i stosowanie procedur, które poprzednia władza, czy jeszcze obecnie funkcjonująca, bardzo notorycznie łamała, a czymś innym jest przywracanie praworządności w taki możliwy dzisiaj do osiągnięcia sposób. Moim zdaniem musimy stanąć przed tym bardzo trudnym problemem i często ci symetryści prawni, jak ja ich nazywam, zupełnie pomijają to zagadnienie. Mówią, słyszę, ja zacytuję, musimy przywrócić praworządność, ale tych neosędziów, co już dostali te tytuły, to może zostawmy na stanowiskach i zróbmy ich ocenę. Proszę Państwa, nic bardziej nie deprawuje świata prawników niż właśnie taki ruch, jaki słyszę. No jest jeszcze bardziej deprawująca propozycja, gdzie dajmy im stany spoczynku niektórym. To jak wezmą te grube pieniądze za to, że łamali praworządność, to oni wtedy będą spokojni, będą siedzieć cicho, nie pójdą do sądów europejskich albo do polskich sądów i my będziemy mieli ich z głowy. No to jest piąta kolumna. Mieliśmy już takie przykłady prokuratorów, którzy za jednego ministra od rządów poprzechodzili stan spoczynku, a później wracali jako tacy główni aparatczycy i twórcy państwa autorytarnego, mogę nazwać to bez ogródek. Więc widzimy, jak to się kończy. Widzieliśmy po tych osobach, jak to się kończy. Teraz jak ja mam spojrzeć w twarz tysiącom sędziów Polski, którzy wychodzili w togach na ulicę, co było naprawdę przełamaniem pewnej
mentalnej bariery, którzy nie startowali w ogóle w konkursach przed neokaresem, mówiąc, że jest to wszystko nielegalne. Wiedzieliśmy o tym nie tylko z apeli stowarzyszeń sędziowskich, ale mieliśmy instytucje takie jak, nie wiem, Komisja Wenecka, czy właśnie wyroki sądów europejskich, czy nawet orzecznictwo naszych legalnych sędziów sądu najwyższego. Jak im mam teraz powiedzieć, słuchajcie, ci, którzy startowali w tym nielegalnym konkursie, którzy teraz uchylają wam wyroki wyższej instancji, to oni robili dobrze. To jest całkowicie amoralne podejście do przywracania praworządności. To jest tak naprawdę, nie boję się użyć tego mocnego słowa, naplucie w twarz ogromnej grupie dzielnych sędziów, którzy poświęcili swoje kariery zawodowe, bo wiemy, że przez 8 lat sędzia może dojść, będąc dobrym prawnikiem, bardzo wysoko, dostając wyższe wynagrodzenie, zajmując wyższe stanowisko w hierarchii sądowej, wypracowując sobie ten sposób także wyższą emeryturę przez te wszystkie lata. Ja i szereg moich koleżanek, kolegów świadomie z tego zrezygnowali. Wielu z nas bardzo ryzykowało, bardzo uderzało to w nasze rodziny, w życie osobiste. Te lata były koszmarem tak naprawdę. My robiliśmy często dobrą minę do złej gry, bo ja mówię, że w czasie wojny nie mówi się o ofiarach, nie mówi się o kosztach, tylko pokazuje się siłę. Myśmy tą siłę dawali innym i między sobą także dzieliliśmy się tą siłą. A dzisiaj ja mam tym ludziom spojrzeć i powiedzieć tak, wiecie co, to wy teraz sobie zostańcie w tych sądach, w tej ciężkiej, zdezorganizowanej przez ministra pracy. Wykańczajcie się ogromem spraw i całkowitą deregulacją systemu, bo do tego doprowadziły rządy ministra Ziobry. A ci wasi koledzy, którzy byli takimi cwaniakami, jak ja to nazywam, paserami konstytucyjnymi, bo ja się nie boję użyć tego słowa. Kradli politycy konstytucję, a oni korzystali na tym, tak jak paser, kupując przedmiot, wiedząc, że jest przestępstwo, on świadomie go kupuje, bo jest tańszy. To my teraz ich będziemy głaskać i powiemy tak, no startowali w konkursie jeden na jeden. To ich orzecznictwo nie jest w sumie takie złe. Tylko, że gdyby startowali do legalnego konkursu, to w tym konkursie byłoby jeszcze 8-10 świetnych prawników w każdym sądzie. I jestem przekonany, że ci świetni by wygrali. Oczywiście znam też takie przypadki, o tym muszę powiedzieć, bo byłbym nieuczciwy, jakby działałbym niezgodnie ze własnym sumieniem, że były sądy, gdzie wypychano dobrego prawnika do konkursu i sąd, większość sędziów w sądzie mówiła, wystartuj w tym konkursie. Bo jak ty nie wystartujesz, to widzę już, że przebiera nogami dwóch aparatczyków, którzy zrobią wszystko, co każe im władza polityczna. Więc jeżeli ty ten konkurs wygrasz, to my będziemy mieli chociaż namiastkę tego, że w Sądzie Wyższej Instancji będzie zasiadał ten dobry, uczciwy prawnik. I znam kilka takich przypadków. Mam do nich takie słynne powiedzenie, jak to jeden z ministrów, który klaskał, ale się nie cieszył. Więc oni przyjmowali te nominacje. Ale wiem też, bo słyszałem od tych osób, że oni w każdej chwili są w stanie powiedzieć, wracamy na miejsca, skąd przyszliśmy do tego konkursu, do tego zmanipulowanego, nielegalnego konkursu. Wracamy na swoje miejsca, bo oni w uczciwej procedurze, w nowym rozpisanym konkursie wygrają ten konkurs. I jestem o nich spokojny. Więc ja bym chciał, żebyśmy te konkursy rozpisali od nowa, żeby wszyscy sędziowie, do tego będę namawiał decydentów, żeby wszyscy sędziowie uczciwi, porządni, etyczni mogli wystartować. To także jest taka nauka dla młodych prawników w sądzie. No my nie możemy im pokazywać początku ich drogi w ten sposób, że można po prostu jakimś szwindlem dojść szybko do stanowiska. Oczywiście my też mamy pewne modyfikacje dotyczące na przykład osób, które kończyły Krajową Szkołę Sądownictwa, tych młodych prawników, których system wkręcił i którzy no, mieli wybór albo odejść w ogóle z systemu, albo przyjąć to takie zaklepanie przez neo-KRS. Więc ich byśmy chcieli potraktować inaczej. Natomiast chciałbym jeszcze, żebyśmy dotarli do tych osób, bo wiem, że takie są. Na jednym ze spotkań z obywatelami spotkałem się z matką takiej osoby. Dziewczyna świetnie skończyła Krajową Szkołę, a następnie nie chcąc przyjmować, jak sama słusznie powiedziała, nielegalnej nominacji, odeszła i musiała zwracać stypendium. Rodzice musieli jej w tym pomagać. Wiem, że sędzia Juszczyszyn też miał taką osobę na spotkaniach, z którą się spotkał, więc my musimy też pamiętać,
o tych najbardziej etycznych, którzy w imię zasad zachowywali się przyzwoicie. Więc kończąc już jak gdyby zagadnienie Trybunału, bośmy się rozgadali na temat tych neosędziów, ale to jest temat dzisiaj niezwykle palący, bo ja słyszę coraz więcej takich symetrystycznych głosów. Jakoś załagodźmy tą sytuację. No, mamy dwie, żeby to wybrzmiało. Mamy dwie sytuacje, żeby nasi widzowie zrozumieli, którzy nie są prawnikami, chociaż pewnie wielu sędziów i prawników będzie to dzisiaj oglądać. Są dwie sprawy. Pierwsza to jest sprawa z tymi, którzy przyjmowali awanse, byli sędziami starej Krajowej Rady Sądownictwa i przyjmowali awanse po prostu na wyższe stanowiska sędziowskie, ubiegali się o takowe. A druga kwestia to są ci, którzy przyjęli nominacje sędziowskie w ogóle. Z takich osób jest tam, zdaje się, około 2000, którzy po prostu w tej chwili orzekają i tutaj też jest problem, no bo zdarzają się uchylenia wyroków tylko i wyłącznie za to, że orzekał w nich po prostu neosędzia, nawet bez żadnych uzasadnień co do jego postawy, co do tego, czy był polityczny, czy nie był polityczny, czy się wyróżniał, czy się nie wyróżniał. Po prostu sama wadliwość powołania bywały już przesłankami do uchylenia. I zdaje się, że tutaj chyba główny ciężar przede wszystkim dotyczy tych kwestii właśnie tych najliczniejszej grupy. Oczywiście mamy, ale w tej grupie najliczniejszej są wszyscy sędziowie. To są sędziowie zarówno ci, którzy otrzymali awans, jak i ci, którzy są na tych pierwszych stanowiskach. Więc ja tutaj jestem absolutnie przekonany do tego, że wszystkie te konkursy należy powtórzyć. Natomiast jeszcze chciałbym powiedzieć o grupie neosędziów w Sądzie Najwyższym. Tutaj już mamy orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nie tylko tych dotyczących tak zwanej Izby Dyscyplinarnej. Wcześniej mieliśmy tą izbę nielegalną, ona została zlikwidowana, ale mamy już takie orzecznictwa jak Advance Pharma przeciwko Polsce, Dolińska Ficek-Ozimek przeciwko Polsce, gdzie w innych izbach, w Izbie Kontroli czy w Izbie Cywilnej, Trybunał powiedział, nie tworzą sądu te osoby. Mamy też linię orzeczniczą legalnych sędziów Sądu Najwyższego, więc Sądu Najwyższego wszystkie te osoby muszą po prostu odejść. One nie są legalnie powołane. W związku z tym nie mamy pierwszego prezesa, bo pani Manowska nie jest legalnym sędzią Sądu Najwyższego. W związku z tym nie mogła zostać wybrana pierwszym prezesem. Pomijam już te nieprawidłowości przy wyborze, przy tym jak procedowano ten jej pseudowybór. Więc te osoby muszą na pewno opuścić Sąd Najwyższy. I teraz pytanie, co dalej zrobić, bo mamy jeszcze zagadnienie wyroków, które wydali. I tutaj już mamy też linię orzeczniczą co do wyroku w Sądzie Najwyższym. To są po prostu nieistniejące orzeczenia, całkowicie nieważne, one muszą utracić swoją moc. Natomiast co do wyroków w sądach powszechnych, ponieważ liczba tych wyroków jest bardzo duża. Rzeczywiście tutaj ta produkcja tych neosędziów była taka, i ona była celowa na zasadzie, im więcej, widzieliśmy ostatnio działania prezydenta, jeszcze 70 kilka kolejnych osób, im więcej stworzymy neosędziów, tym trudniej będzie nas ruszyć, mówią ci, z których się rozmawia w kuluarach, więc oni mają takie podejście, że jak będzie ich więcej, to już nie przywrócimy praworządności tak, jak byśmy chcieli. No ja tutaj jestem dosyć zasadniczy. Natomiast mamy pewien precedens, który kiedyś jeszcze przed legalnym Sądem Najwyższym zaistniał. Po reformie Gowina były wadliwie podpisane nominacje sędziowskie i wtedy pełny skład Sądu Najwyższego, wszystkie izby legalnych sędziów, wypowiedział się w ten sposób. Nominacje są nieważne, muszą zostać ponownie podpisane, natomiast wyroki dla tak zwanej pewności obrotu zachowują swoją moc. Więc ja bym tutaj przyjął dokładnie to rozstrzygnięcie, które wtedy było precedensowe, że większość tych, oczywiście zostawiłbym jakąś podstawę wznowienia, bo niektórzy neosędziowie wsławili się takimi orzeczeniami, które no, szły całkowicie w poprzek linii orzeczniczej dotychczasowej, czy zdrowemu rozsądkowi nawet, więc zostawiłbym stronom bezkosztowo, i to przewiduje projekt Justycji, możliwość wzruszenia takiej sprawy, żebyśmy dali szansę tym obywatelom, którzy czują się skrzywdzeni takimi rozstrzygnięciami. Oczywiście trzeba dać jakiś krótki termin, tak żebyśmy tego systemu nie zawalili. I oczywiście kolejny problem, który się pojawia, no to nagle słyszę takie głosy, ale w systemie braknie sędziów.
dlatego że jak mamy tylu tych neosędziów i będziemy ich cofać do niższych instancji, a część będzie musiała ponownie wystartować w konkursach, to my sobie z tym nie poradzimy. I tutaj wchodzą rozwiązania, które są możliwe w prawie, to znaczy część sędziów powinna otrzymać takie ministerialne delegacje. Być może te delegacje powinny być na czas jakiś określony, bo TSUE już kiedyś powiedziało w jednym z rozstrzygnięć, że takie bezterminowe delegacje, gdzie minister może odwołać sędziego w każdej chwili ze stanowiska, nie dając znowu gwarancji niezawisłego sądu. Więc powinniśmy tutaj rozważyć delegacje. Ja bym się zupełnie nie bał, żeby tych świetnych sędziów niższych instancji, którzy sprawdzili się w czasie próby, żeby im dać delegację do sądów wyższej instancji, a tych, którzy połaszczyli się na szybkie kariery uzyskane w sposób nielegalny, oni mogą wrócić do sądów niższych instancji i wykazywać się tą swoim dobrym orzecznictwem i mogą wystartować ponownie w legalnym konkursie. Oczywiście jest jeszcze inna opcja, żeby wszystkim tym sędziom, którzy wystartowali w tych konkursach, wytoczyć postępowania dyscyplinarne i w zależności od stopnia ich zawinienia, jeżeli zostanie wykazany, sądzić ich w trybie dyscyplinarnym i karać ich w trybie dyscyplinarnym. Natomiast ja bym naprawdę posegregował wszystkie te osoby w pewne kategorie. Te osoby, które startowały i dały się wybrać do nielegalnej neo-KRS, moim zdaniem dopuściły się naprawdę bardzo ciężkich naruszeń wobec państwa, brały udział w antykonstytucyjnej procedurze i uważam, że te osoby powinny mieć postępowania zarówno dyscyplinarne, jak i karne. Ja oczywiście nie będę ich sądził, bo ja jestem jedną z ofiar tego reżimu, więc byłbym posądzony o stronniczość bez względu na to, jak bardzo sprawiedliwy wyrok mi wydał. Więc myślę, że są rzesze sędziów, które są w stanie ich obsądzić. Była jeszcze grupa osób, które podpisywały im listy poparcia. I te osoby również, moim zdaniem, dopuściły się rażącego naruszenia prawa. Bez tych osób, które wystartowały do neo-KRS-u, tych, które udzieliły im poparcia, nie udałoby się to całe przedsięwzięcie wprowadzania państwa autorytarnego i tworzenia tak naprawdę partyjnej serii i partyjnej neo-KRS. Bo jeżeli ktoś ma złudzenia, że te osoby, które dostały się do neo-KRS-u, to dostały się tam za swoje wybitne osiągnięcia, czy też taką akceptację środowiska sędziowskiego, no to wszyscy się z tego śmiejemy. Oglądamy te fragmenty, które są w internecie dostępne, jak wyglądają te obrady, jaki jest poziom tych osób i kto tam wygrywa. Chcę mi się trochę śmiać, bo na samym początku, gdy neo-KRS zaczynał działać, nawet w Krakowie była taka grupa bardzo dobrych, młodych sędziów, którzy no właściwie przeszli już całą ścieżkę kariery, byli gotowi do awansu do sądów wyższych instancji. I pamiętam wtedy, jak zgłosili się na te wolne stanowiska, rozmawialiśmy ze sobą tak towarzysko i ja mówię, zobaczycie, że wy przegracie w konkursach z tymi, którzy będą kolegami tych aparatczyków, którzy zasiedli w neo-KRS-ie. No ale przecież my mamy świetne wyniki, to jest niemożliwe wręcz, żeby nasze wyniki są wręcz nieporównywalne z tymi osobami, na które reżim, można powiedzieć, kładł swoją taką pomocną dłoń i które forował. I się okazało właśnie po tych pierwszych konkursach, że oczywiście to wszystko jest jedną wielką ustawką. Więc jeżeli my mamy dzisiaj zachować skutki tych ustawek, no to ja naprawdę mogę być poza wymiarem sprawiedliwości, ale nie chcę tutaj brać w tym wszystkim udziału. Musimy dokonać uczciwych rozliczeń dla przyszłych pokoleń, ale także dla zabezpieczenia systemu, żeby ci, którzy będą chcieli być może w kolejnych wyborach iść jeszcze o krok dalej, bo nie wiemy, co nas czeka. Są różne kryzysy ogólnoeuropejskie, światowe i może się okazać, że za chwilę jeszcze dojdzie do władzy partia bardziej autorytarna, a jestem przekonany, że ta piąta kolumna, która zostanie w systemie, natychmiast podniesie rękę, że ona tu chce wspierać władzę, która wyniesie ją do wszystkich stanowisk bez umiejętności. Więc my musimy to uporządkować. Wracam jeszcze do tych projektów. Jest oczywiście projekt Lex Super Omnia, czyli niezależnych prokuratorów, który ma przywrócić prokuraturze
naczelne jej miejsce i jak gdyby to, żeby prokuratura była wreszcie apolityczna. Są projekty ustawy o Sądzie Najwyższym, no i te dwa projekty, ustawy o ustroju sądów powszechnych i ustawy o KRS-ie, który przygotowała Justycja. Więc ja myślę, że tak, powinniśmy przyjąć uchwałę. Sejm powinien pokazać społeczeństwu, oczyszczamy system tymi środkami, które na dzisiaj mamy. Następnie rozpoczynamy żmudną procedurę uchwalania ustaw. I dzisiaj już widzimy, że Komisja Europejska, bo politycy demokratyczni już pojawili się w Brukseli, ale okazało się, że uzyskanie KPO to nie będzie pstryknięcie palca, jeżeli nie zaczniemy przywracać realnie praworządności, bo tam już w Brukseli nikt się nie da nabrać na to, że tylko zrobimy jakieś obiecanki. Więc wydaje się, że musimy dzisiaj walczyć o to, żeby te wszystkie terminy do wypłaty kolejnych transz z KPO zostały Polsce przesunięte z uwagi na rządy autorytarne, które do tej pory miała Polska, i żebyśmy próbowali jak najszybciej uchwalać dobre ustawy. I tutaj moglibyśmy usiąść wtedy na komisjach sejmowych, sędziowie także jako eksperci, i będziemy się spierać na argumenty, które rozwiązania są najlepsze. Mamy bazę przygotowaną przez organizacje pozarządowe, Justicję, Fundację Batorego, Lex Super Omnia. Na tym powinniśmy się skupić, bo ja nie widziałem innych projektów. Politycy mówią o tym, że będą przywracać praworządność, ale nikt nie pokazał kompletnego projektu z przepisami przejściowymi i końcowymi, który mógłby być procedowany. Więc ja myślę, że te projekty powinny stać się bazą, uchwały swoją drogą, natomiast jest szereg takich czynności, które można wykonywać według mnie już w ramach tego obowiązującego prawa. Nie wyobrażam sobie, żeby dalej swoje funkcje sprawowali prezesi ministra Ziobry, bo niestety muszę tak o nich powiedzieć, bo to nie byli prezesi sądu, to byli prezesi ministra Ziobry. Mamy wreszcie rzeczników dyscyplinarnych, osoby, które przykładały rękę do tego bałaganu, do niszczenia sędziów, które także nie przechodzą te weryfikacji niezawisłości w świetle już troszkę takiej pachnącej myszką uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego, która była oczywiście na ten moment, kiedy była podejmowana, była pewnym przełomem, ale później pojawiło się szereg orzeczeń sądów europejskich i też musimy modyfikować to stanowisko prawne. Więc te osoby powinny zostać natychmiast odsunięte od funkcji, które sprawują. Potrzeba nam nowego ministra, żebyśmy my, sędziowie, którzy mają pomysły, jak to zreformować, mogli te projekty swoje pokazać, no musimy mieć partnera do rozmowy. Więc na razie trwa takie przerzucanie się w mediach różnymi pomysłami. Ja tu mam, korzystając z możliwości wystąpienia u pana, jednak taki apel bym wystosował do tej demokratycznej części świata prawniczego, żebyśmy oczywiście pokazywali te nasze projekty, te nasze pomysły, ale żebyśmy nie kopali się po kostkach, bo ci autorytaryści zacierają ręce z uśmiechem. No oczywiście spotkajmy się w jakichś salach uniwersyteckich. Mamy forum, które walczyło od samego początku, KOST, czyli Komitet Obrony Sprawiedliwości. Spotkajmy się tam, porozmawiajmy o naszych pomysłach, pokażmy, jakie są słabe i mocne punkty wszystkich tych projektów, ale no, ja nie mam patentu naprawdę objawione, podobnie jak moje koleżanki i koledzy, natomiast chciałbym, żeby to była dyskusja merytoryczna i żebyśmy brali pod uwagę to, co powiedziałem. Jeżeli dzisiaj my pogłaskamy tych, którzy naruszali wprost konstytucję albo którzy korzystali na tym, jeżeli powiemy, nic się nie stało, jesteście fajnymi ludźmi, właściwie to zostańcie sobie tam, gdzie zostaliście, to mamy 2000 sędziów i mamy 8000 sędziów. Te 8000 sędziów zachowywało się przyzwoicie, które nie korzystało z tak zwanej dobrej zmiany, żeby obłowić się w apanaże stanowiska, środki dodatkowe, to oni poczują się bardzo głęboko rozczarowani. To będzie rozczarowanie wobec państwa demokratycznego, i to moim zdaniem będzie największa strata. Mamy też wreszcie takie oddolne ciśnienie, które my czujemy na spotkaniach z obywatelami. Bo jestem akurat w tej grupie wielu sędziów, którzy dzisiaj spotykają się z ludźmi i ci ludzie oczekują od nas jednak, żebyśmy przywrócili tą praworządność, ale także rozliczyli zło.
Widzimy już, Komitet Obrony Demokracji wydał ostatnio stanowisko, które jest dosyć jasne. Można powiedzieć, które współgra z tym stanowiskiem niezależnych sędziów. Więc my musimy też pamiętać, i politycy też pamiętać, że ci wyborcy, którzy na nich oddali głos, to są wyborcy, którzy często noszą w sobie taką konstrukcję, którą mamy wszyscy, bo utrudniliśmy się w kraju o korzeniach chrześcijańskich, że oczywiście miłosierdzie jest bardzo dobre i potrzebne, ale ja zawsze wtedy powtarzam, że jest jeszcze pięć warunków dobrej spowiedzi. Musi być wyznanie grzechów, zależa grzechy, mocne postanowienie poprawy, jeszcze jest do tego pokuta. Więc jeżeli my, powołując się na nasze chrześcijańskie korzenie, wypełnimy wszystkie te warunki, to myślę, że damy szansę także tym ludziom, którzy w jakiś sposób upaprali się w ten reżim, żeby oni się oczyścili. Bo tak to będą, tak jak ja powtarzam, kiedyś byli docenci marcowi po 68 roku, jak usunięto profesorów żydowskiego pochodzenia, to pojawili się docenci marcowi, ponieważ nigdy jakby nie rozliczono tego zagadnienia, to oni często do końca swoich dni na uczelniach byli wskazywani palcem, patrz, to jest docent marcowy. Ja pamiętam to na UJ-cie, jak jeszcze ja studiowałem, pokazywano palcem, którzy to są docenci marcowi. Oni musieli ten ciężar dźwigać. I dzisiaj, jeżeli my podejdziemy do tych neosędziów w ten sposób, że będziemy wszczynać indywidualne postępowania dyscyplinarne każdemu z nich, to rozpoczną się naprawdę bardzo niemiłe dla nich procesy przed sądami dyscyplinarnymi. Bo będziemy wtedy wyciągać wszystko, kto był w jakich towarzyskich układach z koleżanką ministra, kto podpisał jej listę poparcia, kto dostał za to komisję wyborczą, komisję taką, gdzie dodatkowe wynagrodzenia przysługiwały, kto dostawał aplikantów, z którymi wiązały się dodatkowe wynagrodzenia, kto ich nie dostawał. I wtedy rozpocznie się takie piekiełko, którego ja bym chciał uniknąć. Ja bym zdecydowanie wolał rozwiązania właśnie ustawowe, które przywrócą praworządność. Natomiast na dzisiaj musimy przede wszystkim zahamować produkcję neosędziów przez nielegalne organy, jak jest Krajowa Rada Sądownictwa. I tu bym chciał powiedzieć jeszcze o dwóch pomysłach. Przepraszam, że wpadam w słowotok, ale tych pomysłów jest tak dużo, a chciałbym powiedzieć jak najwięcej. Bo teraz pytanie jest takie, co będzie, jak nie będziemy w stanie uchwalić ustawy, a te organy takie jak ta wydmuszka TK czy NeoKRS będą dalej funkcjonować. Nie, no właśnie to już rozmawialiśmy, że mamy, ja to widzę w ten sposób, tak jak rozmawiałem z panem profesorem Sadurskim, że uchwała prostuje nam Trybunał Konstytucyjny, przy czym taka najbardziej radykalna uchwała to nie jest ta, o której pan mówi, bo pan profesor uznaje właśnie, że ta łyżka dziegciu, tu dziegli niektórzy też do tego, że jak to rabin, no jak się gdzieś pojawi w potrawie wymieszany składnik niekoszerny, to całość jest niekoszerna. To dla jednych to dziek, dla drugich to niech będzie ta koszerność. Że całych 15 po prostu się wymienia uchwałą, ponieważ nie spełniają warunków niezależności, praworządności i powiedzmy wszystkich jednakowo. I dopiero ten Trybunał Konstytucyjny, on powołany spośród osób, które właśnie spełniają rękojmie, on zaczyna czyścić. No tak by było idealnie. To jest rzeczywiście rozwiązanie idealne, bo wtedy ten Trybunał w przeciągu naprawdę półtora miesiąca może rozpisać wszystkie te ustawy, których nie jest tak wiele, te praworządnościowe i wtedy mamy natychmiastowe wyczyszczenie. Bez pana Andrzeja Dudy, bo umówmy się, Andrzej Duda nie daje, ja mam w ogóle nawet problem z tytułowaniem go prezydentem, ponieważ te drugie wybory były po prostu obrazą aktu wyborczego, zarówno, one na pewno nie były demokratyczne. To jest tak, jak mówi pan sędzia Wróbel o tych wyborach z 2023 roku, mówił jeszcze przed nimi. Te wybory 2019, 20, 23 to były już wybory w ramach państwa autorytarnego. W ramach 2020 roku myśmy widzieli wprost fałszerstwa, których się dopuszczano w tych ośrodkach pomocy, opieki, gdzie 100% ludzi rzekomo głosowało na Andrzeja Dudę, nawet ci, którzy byli nieprzytomni. To Gazeta Wyborcza to wydrukowała, nie było w tej sprawie żadnego śledztwa, ileś tysięcy głosów w ośrodkach 100%. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że te głosy nie miały znaczenia, natomiast to znowu pytanie jest, jak bardzo trzeba sfałszować wybory, żeby jakiś organ uznał, że one są sfałszowane, prawda?
więc nie mieliśmy decyzji prawdziwych sędziów odnośnie wyborów w 2019 i 2020, ponieważ Jarosław Kaczyński zadbał o to, żeby ci prawdziwi sędziowie nie orzekali w tych sprawach. Wciąż mamy de facto nierozpatrzone protesty wyborcze z 2020 roku, bo przecież odwaliła je Izba Dyscyplinarna, która się okazała, że w ogóle nie istniała, więc protesty sobie wiszą nierozpatrzone. Więc wracam do Andrzeja Dudy. Andrzej Duda w żaden sposób, on przyjął już taką wersję. Były dwie drogi. Mógł pójść i się dogadywać, że będzie pomagał odkręcać to, co sam nakręcił. Natomiast ja już widzę, że on jednak wybrał drogę konfrontacji, więc tu nie ma co na niego liczyć, że on się opamięta. Więc to chyba tylko wchodzi w rachubę. Jeżeli ktoś nie chce 3 lata się męczyć, to wchodzi tylko i wyłącznie droga Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą widać, że ta droga ich bardzo boli, bo się pojawiają głosy ludzi, którzy kompletnie się nie zajmowali nigdy Trybunałem Konstytucyjnym, jak już mówimy o rozczarowaniach, ja też mam rozczarowanie, bo ja pracowałem z Bronkiem Wilcztajnem i kiedyś uważałem to za zaszczyt, jak miałem tam 20 lat i z groszami i poznałem Wilcztajna i jeszcze przeszedłem z nim na ty, to po prostu... Tak, to była legenda, sam kiedyś udzielałem wywiadu, to jednak była legenda, prawda? Coś nie wiem, po prostu to jest takie rozczarowanie, ale miałem drugie takie, to może już nie był ten poziom legendy, ale też człowiek podziwiany, mówię, Rafał Ziemkiewicz. Teraz Rafał Ziemkiewicz występuje jako autorytet, który głosi, że nie wolno uchwałą zmieniać Trybunału Konstytucyjnego, zapominając, że cały ten proces rozpoczął właśnie władza PiS zaczęła. Im było wolno, ale następcą broń, Panie Boże, nie można. Więc no właśnie pytanie takie, czy nie, mówmy realnie, mówmy o realiach. Na Andrzeja Dudę nie ma co liczyć. Trzeba po prostu zrobić tyle, ile można zrobić w tym stanie prawnym. Ja oczywiście chciałbym, żeby tak było, tylko słyszę głosy już ze strony demokratycznej opozycji, które są takimi rozmiękczaczami. I jeżeli my nie zaczniemy o tym poważnie rozmawiać, że to jest najszybszy sposób przywrócenia, no to rzeczywiście będziemy mieli jakieś latami ciągnące się procesy, które rozczarują przede wszystkim wyborców demokratycznych. Więc o tym powinni myśleć politycy wszystkich ugrupowań prodemokratycznych. To profesora Sadurskiego rozwiązanie uważam za najlepsze, ale jestem też realistą. Uważam, że powinniśmy mieć plany B i C w sytuacji, gdy do takiego rozwiązania nie dojdzie. I ja mam tutaj pewien pomysł, to też wymaga odwagi rządu, ale bardzo łatwo jest podeprzeć to instrumentami prawnymi. Mamy linię orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która mówi, że jak zasiada w składzie dubler, to automatycznie nie ma prawa do sądu. I co się dzieje dalej? Polska z naszych pieniędzy, bo to idzie z polskich pieniędzy budżetowych, nie ma jakiegoś tam Europejski Trybunał Praw Człowieka budżetu. On nakazuje państwu, które złamało konwencję, żeby wypłaciło odszkodowanie. Jeżeli my wiemy o tym, że neosędzia w Sądzie Najwyższym, dubler w Trybunale, jak zasiada w składzie, to my wypłacamy za to 1000 euro. To są różne kwoty. To są kwoty od 5000 do 35000 euro, bo takie są zasądzane te środki. To wszystko idzie z rachunku Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z budżetowych pieniędzy. I teraz minister finansów i premier powinni powiedzieć tak, no zaraz, jeżeli my mamy wypłacać odszkodowania za to, że pani Przyłębska nie chce usunąć dublera, za to, że pani Manowska dopuszcza do orzekania neosędziów, to my musimy wymusić na tych organach stosowanie prawa, które Polskę wiąże, czyli te wyroki Europejskiego Trybunału. Albo przestaniecie orzekać, albo nie dajemy wam środków na funkcjonowanie instytucji. No nie możemy państwie prawnym zaakceptować takiej sytuacji, że my dajemy komuś pieniądze, wiedząc, że on będzie generował odszkodowania dla Skarbu Państwa. To jest po prostu niedopuszczalne i myślę, że jest ustawa o finansach publicznych, bo to jest już jakby takie działanie świadome. Przed tymi rozstrzygnięciami mogli się jeszcze zastawiać, że on jakby nie wiedzą, czy powołani zostali legalnie, czy nielegalnie. Są różne poglądy prawne. Wiemy, jak się te osoby tłumaczą także w mediach rządowych. Natomiast tutaj mamy sytuację czystą. Jeżeli my zgasimy światło w tych instytucjach,
z pełnym oprzyrządowaniem prawnym, to znaczy pokażemy na jakiej podstawie, to myślę, że to jest taka ostateczna formuła. Gdyby ta formuła profesora Sadurskiego nie udało się, gdyby się jej nie udało przeprowadzić i gdyby no, nie było współpracy prezydenta, a tutaj już chyba właśnie słusznie wszyscy razem twierdzimy, że nie ma na co liczyć. Więc wtedy musimy pomyśleć o tych środkach finansowych i to są środki moim zdaniem absolutnie legalne. No nie możemy dawać komuś, kto kradnie pieniądze ze świadomością, że on ich nigdy nie oddamy, po prostu wyrzucamy te pieniądze budżetowe i dzisiaj mówimy, no tak, ale to są niewielkie kwoty. To jest bez znaczenia, jakie to są kwoty, bo te kwoty narastają. W ETPC jest ponad 300 polskich spraw związanych z praworządnością. Bardzo dużo to są sprawy właśnie, zakończyłeś sprawę przed neosędzią, idziemy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Są już kancelarie, które piszą skargi i mówią, to jest samograj. W Sądzie Najwyższym orzekał neosędzia, wnosimy, dostaniemy odszkodowanie, wygramy tą sprawę. Pojawią się wreszcie pozwy odszkodowawcze, bo to nie tylko za to, że ktoś miał w składzie neosędziego, ale ktoś jeszcze wykaże, że na skutek takiego wyroku poniósł szkodę w swoim majątku. I to nie tylko szkodę realną finansową, ale także wyobrażam sobie jako sędzia cywilista zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, bo jeżeli ja przed uczciwym sędzią wygrałbym proces, a mam przewierańca i muszę kolejne lata chodzić do sądu, wydawać na prawniku, to mnie się należy od państwa polskiego zadośćuczynienie. Jest jeszcze jedna metoda, o której trzeba powiedzieć. Jest jeszcze prokuratoria skarbu państwa. To instytucja, która dba o interes finansowy Skarbu Państwa. I według mnie w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany na stanowiskach premiera, ministrów, to także należy taką instytucję uruchomić i ci radcy prokuratorii powinni uruchamiać roszczenia regresowe, jak my to w cywilnym nazywamy, przeciwko dublerom i neosędziom. Bo jeżeli mówimy tak, no zasiadałeś w składzie od orzeczenia tego Europejskiego Trybunału, wiesz o tym, że twoje zasiadanie w składzie generuje odszkodowanie w Skarbu Państwa, to jestem w stanie przed sądem wykazać ci winę umyślną i szkodę i związek przyczynowy. Trzy elementy, które pozwalają w postępowaniu. Czyli jeżeli gdyby się nie udało wariantu, o którym mowa, to wariant najkrócej rzecz biorąc odszkodowawczy, czyli przepraszam za określenie tak. Po pierwsze głodzimy, obcinamy budżety, obcinamy tego i po drugie uświadamiamy wszystkim neosędziom, że podejmując decyzję, wchodząc i orzekając w tych, będziecie ponosić odpowiedzialność finansową za każdy wyrok, który wydacie. Dokładnie tak. I ja też mówię, ja osobiście jako Waldemar Żłek jestem gotów uruchomić kilka tysięcy postępowań dyscyplinarnych wobec neosędziów, kategoryzując ich, tak jak powiedziałem, tych, którzy wzięli aktywny udział w neokaresie, tych, którzy popierali ich na listach, ale także tych, którzy startowali w konkursach. Z pełną świadomością, że jakiś sąd dyscyplinarny powie, no tak, ale ta osoba była przez sędziów wypychana do konkursu z własnego sądu i wtedy ta osoba może się oczyścić przed sądem dyscyplinarnym, zostanie uniewinniona i powie, zrobiłam to dla dobra publicznego, ponosząc tego konsekwencje, ale wiem, że moja nominacja była nielegalna, bo konstytucja tu jest jasna. Musi być wniosek legalnego organu i musi być nominacja prezydenta. Więc wie pan, jak się zapyta wszystkich konstytucjonalistów, także tych, którzy nie są, można powiedzieć, tacy jawnie propraworządnościowi, tylko próbują symetryzować, jak się ich zapyta, czy niepublikowanie orzeczeń Trybunału było złamaniem Konstytucji? Oni wszyscy odpowiadają tak. Czy skrócenie kadencji konstytucyjnej, czy prezes Gersdorf, czy legalnego KRS-u było naruszeniem Konstytucji? Oni wszyscy odpowiadają tak. Natomiast jak my mówimy, no ale teraz przywróćmy praworządność, czyli znowu historia mojego lekarza-chirurga, który mi opowiada, no jak przyszedł do mnie człowiek, który 2 lata temu złamał rękę i ona się krzywo zrosła, bo on nie przyszedł do mnie po złamaniu, a teraz przestaje ruszać tą rękę. Przychodzi do mnie i mówi, panie doktorze, proszę mnie ratować. To wtedy ja mu mówię, musimy złamać tą rękę i nastawić ją od nowa. To będzie bolało. To będzie złamanie ręki, ale to jest złamanie ręki w celu przywrócenia władzy w tej ręce, a nie po to, żeby ona była po prostu nieruchomiona do końca życia. Więc to jest chyba taki najprostszy przykład spoza świata prawniczego, który nam uświadamia, że jeżeli ktoś myśli,
że przywracanie praworządności będzie bezbolesne i będzie takie właśnie głaskanie tych, którzy brali w tym udział, to ja odpowiadam, nie da się tak, po prostu tak się nie da. Szanowni Państwo, czyli przywracanie praworządności będzie miało miejsce i będzie bolesne, przede wszystkim dla tych, którzy wzięli aktywny udział w demontowaniu praworządności państwa w prawa w Polsce. Ja tylko może przypomnę, że pan sędzia Piotr Gonciarek już doradził jednemu bardzo aktywnemu sędziemu pana Ziobry, neosędziemu, by zamiast się aktywizować, poszukał sobie dobrego obrońcy. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był sędzia Waldemar Żurek o przywróceniu, tym razem optymistycznie, panie sędzio, bo nasze optymistyczne życzenia stały się faktem, nie udało się mieć większości pozwalającej odzyskać szansę obalenia weta prezydenta, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo i na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że my jesteśmy bardzo zahartowani w walce o praworządność. Mówię to także do polityków demokratycznej opozycji. Będziemy dalej walczyć, bo wygraliśmy wojnę, nie możemy przegrać pokoju. I ja i moje koleżanki i koledzy mogą Państwu zagwarantować, mówię teraz do obywateli, że będziemy teraz walczyć o to, żeby te sądy przywrócić dla obywateli, ale także, żeby je zreformować, żeby wreszcie chodzenie do sądów nie było tego. I cieszmy się z tego, że będzie wracać demokracja. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, uprzejmie, do zobaczenia.